Audi towarzysze, cześć, tu Pysiek. Dzisiaj mam dwóch pomagierów, którzy będą mi pomagać w testowaniu tureckich słodyczy. Jest ich zabójczo duża ilość, ale będę próbował wszystkie smaki w tej ilości i będę się zastanawiał, co to na przykład jest. Więc dzisiaj mam odcinek bardzo fajny, bo siedzę w plenerze, bo nie ma wiatru aż takiego i stwierdziłem, że siądę se tutaj, będzie mi chłodniej niż będę się topił w pokoju. I generalnie wiem, że zamiast odcinka o rasach w fandomie jest to, ale generalnie czasami odcinki zajmują trochę dłużej czasu produkcji, dlatego w ramach Furniedziałku też między przerwami będą takie sociale tego typu. Mam nadzieję, że przypadnie wam to do gustu. Dobra, żeby nie przedłużać, mnie najbardziej, słuchajcie, ciekawi to. To jest tureckie sushi, nawet pisze, że to jest sarma, pestil, a persil sperma, czyli co? Proszek do prania. Odpakujcie mi to proszę, moi pomagierzy. Ja tutaj talerz wystawię. Grosza daj Pysiakowi, donatem potrząśnij, donatem potrząśnij. Boże, widzę, że oni mają taki talent do otwierania, jak ja do grania w LOLa. Patrz, użyli noża, o nie, zabiliście go, I did not hit her. Dobra, poproszę, żeby mi coś nałożyć na ten magiczny talerz, na tą psiomiskę bardziej. Pamiętajcie, że ja to muszę zmieścić w gębie. To odkleić? Nie, daj mi, nóż. Dobra, więc pierwsze co to mamy, co to jest w ogóle? Nie mam tu pojęcia, co to jest. Mamy tu jakiś, to wygląda jak krówko hałwa. Ja sobie utnę taki kawałek na spróbę wpierw. Powodzenia, k***a. Chyba zaraz piłę łańcuchową wezmę. To żeś pokroję. Sępy nóż mi dałeś, ten paparuwo. Idź po lepszy! Nie, dobra, ja już pójdę. Jedzenie mi zepsułeś! W przerwie, kiedy on idzie po lepszy nóż, mogę was zaprosić na mojego Discorda i Telegrama. Link w opisie jest bardzo fajny. Pewno fajniejszy niż nóż, którym przyszło kroić mi tą hałwę. Ała. Dobra, idzie petent z nożem. Dostałem jeszcze k***a gorszy. Gorszy? Daj mi go! Dobra. K***a mać, ja dole. Dobra, słuchajcie, mamy paluszki rybne, nie? Skolektuj swoje, dobra. Mam jakiś kawałek. Gdzie to wygląda? Wiecie co? Bo ja nie wiem, to jest przykry smak. Z orzelki. Jeśli dzieci się tym zajadają, to mi ich szkoda. Są, ale orzelki z orzechami. Nie wiem, co to nazwać. To smakuje jak pas startowy dla samolotów. Chyba coś mi się pomyliło. Wyobraźcie sobie galaretę bez smaku, która się ciągnie, ciągnie i ciągnie. Taka mordokleja z galarety bez smaku i pośród tego jakiś orzech, którego nie ma smaku. To jest gówno, a nie orzech. Jakby się pies wam zestrał do żelatyny, tak to smakuje. Dobra, weźmy coś innego, bo to porażka totalna, ja sobie to odsunę. Nie, to białe znam, nie? Daj mi tego białego. Ja chcę białe! Żelatyn gównianych jest jeszcze więcej. Spróbuj teraz białą żelatynę. O, to jest jakiś kajmak. Kajmak Donald, spróbujmy. Dobra, też jest trochę lepsze, bo oprócz żelatyny czuć jeszcze kokos. Więcej chyba nie mam do powiedzenia. Przechodzimy do następnego słodycza. Ej, one się różnią. To jest Kirma, a to jest Istanbul. To są dwie inne. Otwórzcie mi cukierka. Nie, nie chcę. Ludożerka, chcę cukierka. Cukierek! A, dobra. Mamy dużo smaków, ja sobie wezmę ryżowy, bo to mój ulubiony kolor. Zobaczmy. Ja p***dolę. Jak chcecie zrobić prankę waszej babci, dodajcie jej to zjeść, straci wszystkie zęby. To jest twarde. Już nie gryzie. Jak ja mam to zjeść? Smakuje jak krew z bitwy pod Sekigaharą. Kto mi dał z was k***wa kamień? Mamy kamień do jedzenia o smaku. No nie, to jest okropny smak. Turcy ma słabe słodycze. Wszystkie są takie kamieniowate. Mamy następny słodycz. Ciekawie wygląda. Jakiś Tetris.
Dobra, mniejsza z tym, bierzemy tego gajusa, Boże, jak to się lepi, bo... What the f***? To rzeczywiście są jakieś kostki masła. Ujebałem połowę, czekajcie. No nie, dobra, kostkę. To wygląda jak Omega Cube. Smacznego. Nie. To ma konsystencję jak zawartość worka z odkurzacza. Smakuje jak taka chałwa z watą cukrową i generalnie... Przepraszam. To nie było zamierzone. Chryste, panie, na tapczanie. W ogóle mam nadzieję, że widać nas dobrze, bo przed chwilą nam się pamięć skończyła w telefonie. I no, i nagrywamy sobie znowu. Jeszcze jakieś rurkę mamy, tak? Dajcie mi rurkę. Szczerze, jak tak na to spojrzałem, to wygląda jakby to była parówka owinięta w karmel. Okej, okay, tak też można. Próbujmy parówki owiniętej w karmel, kochani. Panie, idź pan w chuj. To jest przykry smak, znowu. Smakuje jak karmel w żelatynie znowu. Dziwne smaki. Jeśli mam oceniać ogólnie to, co zjadłem teraz, Turcja dupy nie urywa. Jednej rzeczy nie byłem w stanie zjeść, bo to był kamień i ja nie wiem, może... Nie wiem, czym ja... Co ja nakarmię tym kamieniem? Pies nawet mi tego nie zje, bo za słodkie. Ale mniejsza z tym. Jakbym miał coś ogólnie tureckie słodycze tak w skali pysiowej, to będzie to mocne 3 na 10. Nie jest to złe, nie jest to dobre. Ciekawe, żeby spróbować, ale ja bym tego nie jadł więcej. Także no, piszcie, z jakiego następnego kraju mam słodycze wytestować i zobaczymy, może kiedyś w przerwie otwórnie działku to zrobię. Także co, tutaj miałem moich gości. Chcecie coś powiedzieć na koniec? Coś. Także dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o Discordzie, Telegramie i no... Też bijcie tam, bo git jest. Bye-o.